Kolejna sprawa, już bardzo obszerna. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, druk nr 1383. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do tego druku złożona została również autopoprawka w dniu dzisiejszym. Ta zmiana w UPW koresponduje ze zmianą w budżecie miasta, gdzie zwiększane są przychody. To jest druk 1381. Zmienia się w związku z tym wynik budżetu. Największe, najbardziej istotne finansowo zmiany, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia i jednocześnie właśnie jako przychody zwiększają również wydatki, to jest na zadaniu wypłata odszkodowań, to jest ponad 2,5 miliona. Ponadto zmiany w pierwotnym projekcie uchwały dotyczą głównie zadań dzielnic, dzielnicy między innymi 3, 12, 14, 13, 9, 11, 6, 4, 5, 1 i 4. Autopoprawka natomiast dotyczy tylko i wyłącznie zmiany w finansowaniu przedsięwzięć wieloletnich i tutaj ilościowo najwięcej przedsięwzięć dotyczy zadań dzielnic, dzielnicy 1, 2, 8, 10, 12 i 13. I jedno zadanie, które jest sfinansowane ze zwiększonych dochodów z tytułu opłat i kar za środowisko, to jest zadanie dotyczące małej retencji wód w ramach takiego programu. I tutaj również mamy wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem wniosku do olimpiady zimowej. Źródłem sfinansowania tego nowego przedsięwzięcia są wydatki bieżące, które były prognozowane w odpowiednich kwotach w jednostkach z pionu, w którym się sport mieści. Dziękuję. Dziękuję. Zanim otworzę dyskusję, poinformuję, że Komisja Budżetowa w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała, głosując 6 za, 1 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Otwieram dyskusję. Pan radny Jaśkowiec. Panie Przewodniczący, ja krótko chciałem wyjaśnić sprawę poprawek, które złożyłem do tego projektu uchwały. Otóż poprawki te nie zwiększają kwoty długu, nie zwiększają dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Kraków, nie wpływają na nadwyżkę operacyjną. Poprawki te polegają na przeniesieniu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Trzeciej zawartym w uchwale z dnia z 2 lipca 2013 roku. Ten wniosek był kierowany między innymi do Rady Miasta Krakowa i o złożenie takiej poprawki Rada Dzielnicy mnie prosiła. Jest 5 poprawek, każdy dotyczy kolejnego z wieloletnich zadań, które dzielnica realizuje bądź ma zamiar realizować. Jeżeli chodzi o kosztorys i o kwoty, to te zmiany wynikają z ustaleń pomiędzy przewodniczącym dzielnicy trzeciej a inspektorem zarządu infrastruktury komunalnej i transportu panią Anną Siwek. Takie spotkania odbywały się 23 maja oraz 27 maja bieżącego roku. Poprawka numer 1 polega na zmianie harmonogramu i zmianie podstawy określenia szacunkowych kosztów realizacji zadania. Tutaj szacunkowe koszty realizacji zadania zmieniamy na koszty wynikające z kosztorysu inwestorskiego, który już dla tego zadania został opracowany na etapie projektowym. Chodzi o przebudowę miejsc parkingowych przy ulicy Kwartowej. I tutaj również te koszty się zmniejszają i jakby skutkuje to tym, że środki uwolnione w ramach tego zmniejszenia zostaną przesunięte na punkt pozostałe środki na realizację inwestycji dzielnicy trzeciej Prądnik Czerwony. Mamy tak, dokładnie brzmi to, żeby być szczegółowym. Pozostałe środki na realizację programu dzielnicy trzeciej, w tym zadania jednoroczne. Poprawka numer 2 to jest wprowadzenie nowego zadania w ramach środków przewidzianych w wieloletniej prognozie finansowej
na realizację zadań dzielnicy trzeciej. Dzielnica wnioskuje o przebudowę ulicy Włodkowica. To zadanie jest prowadzone zgodnie z pismem uzyskanym z Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu z dnia 5 czerwca. Tutaj mamy harmonogram realizacji tej inwestycji i ta poprawka jest tożsama z tym harmonogramem realizacji inwestycji. Poprawka numer 3. Zagospodarowanie terenu sportowego wraz z infrastrukturą sportową rekreacyjną. Konieczność złożenia tej poprawki wynika z tego, że dzielnica musi zarezerwować środki na rok 2014 w ramach swoich zadań priorytetowych. Takie uchwały już dzielnica podjęła. To jest kwota dodatkowa 54 tysięcy z uwagi na wynik przetargu, który został rozstrzygnięty. Niestety w wyniku przetargu kwota zarezerwowana do tej pory przez dzielnicę była to kwota 703 tysięcy złotych. Musi być podniesiona o 54 tysiące złotych. Jest to sprawa pilna, bo inaczej nie będzie można podpisać umowy na realizację zagospodarowania terenu sportowego przy ulicy Powstańców. Dlatego również tutaj proszono mnie o złożenie tej poprawki. No jest to sprawa oczywista. Kosztorys i wyniki przetargu stanowią taką mocną podstawę do weryfikacji kosztów. Kolejna poprawka. Również tak jak w przypadku poprawki numer 1 jest to zmiana kosztorysu realizacji inwestycji z uwagi na przygotowywany projekt i kosztorys inwestorski. Mieliśmy tutaj kosztorys szacunkowy, teraz mamy kosztorys inwestorski, który zweryfikował w dół cenę za wykonanie parkingu przy ulicy Miechowity. Poprawka numer 5 dotyczy przesunięcia harmonogramu realizacji inwestycji z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem. Sprawa ta jest obecnie załatwiana. Dotyczy to budowy i integracyjnego ogródka jordańskiego rejonie ulic Meissnera i Ślicznej. Dzielnica stara się uzyskać możliwość dojazdu przez teren spółdzielni do tego ogródka do końca roku. Myślę, że ta sprawa powinna być załatwiona. Niemniej dzielnica od marca zwracała się o przesunięcie stosownych środków w budżecie wieloletniej prognozie finansowej na rok kolejny. Ten wnioski dzielnicy nie zostały rozpatrzone. Także powtarzam jeszcze raz, nie zwiększamy kwoty długu, nie zwiększamy dochodów i wydatków, nie wpływamy na nadwyżkę operacyjną. Te poprawki mają na celu przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi dzielnicy w ramach kwoty przyznanej tej dzielnicy na realizację zadań przez Wysoką Radę. Środki, czy te kwoty, które i te wszystkie przesunięcia podlegały weryfikacji zarówno poprzez pisma kierowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu do Rady Dzielnicy, jak też przez spotkania i notatki służbowe. Niestety tej notatki nie mam, natomiast oczywiście będę mógł ją udostępnić, jeżeli tylko przewodniczący dzielnicy prześle. Zgodnie zresztą z pismem z IKIT-u w dniu 23 maja taka notatka została sporządzona. I tak jak mówiłem, wynika to z uchwały z dnia 2 lipca, natomiast większość tych przesunięć dzielnica postulowała we wcześniejszych uchwałach od 23 marca właśnie do tego 2 lipca, bo chyba 3 albo 4 uchwały podjęte. Niestety nie zostały one zrealizowane, tylko proszę Wysoką Radę o przyjęcie tych poprawek. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Pan radny Migdał, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Ja mam takie pytanie, czy to jest właściwa droga do wprowadzenia zmian zadań dzielnicy? Chodzi mi o to, że każde zadanie, z tego co się orientuję, posiada wypełniany wniosek. Wniosek przechodzi jakąś ścieżkę i jest akceptowalny przez poszczególne wydziały. Ja rozumiem, że tutaj taki wniosek był i jest zrobiony na pewno. Natomiast mam jeszcze takie pytanie, bo tu przesuwamy dość mocno środki dzielnicy w następne lata. I czy jest gwarancja dzisiaj, że te środki będą w takiej wysokości, bo tu dość wysokie kwoty w grę wchodzą z tego, co patrzyłem na poszczególne zadania. I czy jest gwarancja, że te środki pomimo takiego kryzysu, który może nas w tym roku dotknąć mocniejszy, będą przewidywalne w latach następnych na zadania dzielnic w tej wysokości, jakie obecnie są? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać jakiś głos? Bardzo proszę, pan radny Jaśkowiec. Bardzo proszę, bo rozumiem. Cześć.
cieszę się za te pytania. Dalibóg, nie jestem referentem tego projektu uchwały, ale oczywiście spróbuję odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście wszystkie zmiany mieszczą się w limicie środków przewidzianych na realizację zadań inwestycyjnych Rady Dzielnicy Trzeciej w wieloletniej prognozie finansowej, czyli żadnych nowych środków, czy nie zwiększamy środków przewidzianych na realizację zadań inwestycyjnych Dzielnicy Trzeciej. Wszystkie limity, które są na dzień dzisiejszy założone w wieloletniej prognozie finansowej na realizację zadań tej dzielnicy, w tych limitach się mieścimy i te środki pozostają bez zmian. Chodzi o wewnętrzne przesunięcia, więc ja myślę, że tutaj problemu nie ma. Jeżeli oczywiście będzie kryzys i będą zmniejszane środki, no to wtedy będziemy musieli przekonstruowywać budżet, ale to nie tylko dotyczy środków dzielnicy trzeciej, bo to dotyczy wszystkich naszych zadań inwestycyjnych. Więc tutaj, panie przewodniczący, problemu nie ma. Co do kwestii pierwszej, to jest to poprawka radnego i radni miasta Krakowa mogą i mają prawo składać poprawki, dlatego ja z tego trybu skorzystałem. I tak jak mówiłem, wiem, że wszystkie te środki, wszystkie te kwoty były weryfikowane przez ZIKIT. Być może tam droga cała formalna nie została spełniona w sensie obiegu dokumentów. Tu jest pewien problem. Zresztą wielokrotnie na komisji, której przewodniczę, o tych sprawach rozmawialiśmy, że jest problem wprowadzania zadań wieloletnich dzielnic do WPF-u. To trwa czasami nawet ponad pół roku. No niemniej jednak te jakby wewnętrzne uwarunkowania procedury nie dotyczą radnych. To są procedury urzędowe. Radny ma prawo składać poprawki. Ja z tej drogi skorzystałem. Mam nadzieję, że więcej nie będę musiał korzystać. Natomiast zależy mi na realizacji tych zadań, na podpisaniu umów i na to, żeby dzielnica mogła prawidłowo swoje środki wydatkować. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Wydaje mi się, że ten przypadek wart jest przedyskutowania. Dlatego, że tworzy on niebezpieczny precedens. Panie Przewodniczący Jaśkowiec, niebezpieczny precedens. Środki Rady Dzielnic i Rady Dzielnic są jednostkami pomocniczymi. Ich wyodrębnione środki znajdują się po stronie planu wydatków budżetu. I problem polega na tym, że muszą być stosowane procedury takie, jakie są stosowane w stosunku do innych realizatorów zadań czy dysponentów środków. W związku z tym chciałem zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego, do godziny 8 rano nie wpłynęło do biura skarbnika żadne wnioski dotyczące dzielnicy trzeciej, o których pan mówi jako o swojej poprawce. Żadne. Do biura skarbnika nie wpłynęły. Wpłynęło omówienie po 8 godzinie przez Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji z zakreślonymi do analizy polami na żółto i na czerwono. Jedne oznaczały zwiększenie wydatków bieżących, inne wydatków inwestycyjnych. Dlaczego mówię, że jest to niebezpieczny precedens? Bo ja rozumiem, że państwo radni mogą składać wnioski dotyczące poprawek w budżecie, ale nie mogą wyręczać jednostek pomocniczych. Takie jest moje zdanie. Nie możecie państwo wyręczać, bo wtedy rady dzielnic są niepotrzebne. Natomiast odnośnie tego, o czym pan powiedział, panie przewodniczący, otóż według mojej informacji, którą zebrałem dzisiaj na prędce, wnioski, o których pan wspominał, zostały podjęte przez radę dzielnicą wcześniej, były wnioskami błędnie sformułowanymi. Błędnie sformułowanymi. Obowiązują pewne wzory, których stosowania musimy wymagać, jeśli ma być porządek. Natomiast jeśli chodzi o bliższe wyjaśnienie tych kwestii, bardzo proszę pana dyrektora ZIKIT-u, wielokrotnie przez pana przewodniczącego przywoływanego, że ZIKIT analizował, ZIKIT to i owo. Bardzo proszę o zabranie głosu w tej sprawie i wyjaśnienie Wysokiej Radzie, jak rzeczywistość się przedstawia. Chciałbym dodać również jedno, że w jednym z tych wniosków, tej poprawce, jest wprowadzona zmiana do WPF-u bez zmiany budżetu i oczekiwanie, że zostanie zawarta umowa wieloletnia, jest po prostu bezprzedmiotowe. Trzeba czytać ustawę, panie przewodniczący, bo jeśli tego nie ma w budżecie roku 2013, to zawarcie umowy wieloletniej jest po prostu niemożliwe z kwotami w roku 2013. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze pan. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak pan skarbnik już powiedział, te wnioski dzielnicy były złożone błędnie i prowadziliśmy korespondencję z dzielnicą, aby dzielnica poprawiła uchwały i z tego co wiem, to dopiero na koniec czerwca te wnioski zostały przygotowane przez dzielnicę i te uchwały zostały podjęte w dniu 2 lipca. Natomiast jeżeli chodzi o pan Dominik, radny Dominik Jaśkowiec mówił, że tam ZIKI coś już wydawał, opiniował, to jest tak naprawdę wstępna opinia inspektora, nazwijmy to inspektora nadzoru, natomiast wnioski te nie przeszły całej ścieżki opiniowania. Cała ta ścieżka to nie tylko opinia inspektora nadzoru, ale również opinia, nazwijmy to finansowo-techniczna. I ta ścieżka nie została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Rachał, potem pan radny Jaśkowiec. Chyba rzeczywiście za bardzo przyspieszył. Nie, ale ja jednak popieram tutaj bardzo z pana skarbnika, ponieważ musi być pewna metodologia. Ja wiem, że każdy radny może składać wszystkie poprawki, ale ja na przykład chciałbym przed podjęciem decyzji zapytać przewodniczącego dzielnicy trzeciej, jakie jest stanowisko formalne dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jaśkowiec. Najpierw merytorycznie. Oczywiście w jednej uchwale dotyczącej ulicy Włodkowica, zresztą zgodnie z tym pismem otrzymanym z ZIKIT-u, wprowadza się dodatkowe, ale w ramach środków Rady Dzielnicy, dodatkowe zobowiązania w budżecie na ten rok. Niemniej jednak z tego co wiem, te dodatkowe zobowiązanie, które mieści się w ramach środków dzielnicy przyznanych na ten rok, więc nie ma mowy o dodatkowych pieniądzach, jest możliwe do zrealizowania bez uchwały Wysokiej Rady, ponieważ jest to rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania dzielnicy w ramach przebudowy dróg lokalnych. W związku z tym tutaj Rada w ogóle nie musi w to wchodzić, bo jest to rezerwa celowa, jest na ten cel. Dzielnica ma jeszcze tam środki niewykorzystane, więc to jest tylko dobra wola prezydenta i pana skarbnika, czy wykona ewentualnie treść tej poprawki i takie zarządzenie uruchamiające te środki wyjdzie. Więc ja tu problemu nie widzę. Tak, istotnie jest to precedens, ale znaczy bardzo mnie rozczarował głos pana radnego Rachwała, bo państwo tutaj nie bez często słuszności podnosicie fakt podmiotowości Rady przy pracach budżetowych. I dzisiaj te poprawki to jest tak naprawdę określenie granic, w jakich Rada może ingerować wieloletni plan finansowy. Czyli czy Rada jest suwerenem, czy Rada nie jest suwerenem? Ja uważam, że Rada jest suwerenem, ponieważ to Rada decyduje o tej uchwale. I to jest uchwała Rady, a nie zarządzenie prezydenta. W związku z tym tak jest to istotny precedens. Ten precedens polega na tym, że jeżeli są poprawnie sformułowane poprawki do wieloletniej prognozy finansowej, to radny ma prawo takie poprawki zgłosić, a Rada ma je prawo przegłosować. I proszę, nie odbierajmy tego prawa Radzie, bo państwo, tu pan radny się wiele razy na ten temat wypowiadał, nie bez słuszności tą sprawę wielokrotnie podnosiliście, że to są uchwały Rady i Rada jest tu suwerenem, Rada ma prawo do takich decyzji. To naprawdę, już nie przedłużając tej dyskusji, co do opinii, co do stanowiska przewodniczącego dzielnicy, no nie ma go tu, natomiast jest uchwała Rady Dzielnicy, w której wyraźnie pisze sprawy wniosku do Rady Miasta Krakowa, do prezydenta i do Rady Miasta w Krakowie o wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie. To jest stanowisko dzielnicy, to jest uchwała podpisana przez przewodniczącego dzielnicy. I to jest tak naprawdę dokument formalny, statutowy, który uprawnia, w moim przekonaniu, mnie do tego, aby takie poprawki złożyć, a Wysoką Radę, aby takie poprawki przyjąć. Zwłaszcza, że konstrukcja, jeszcze raz to podkreślam, konstrukcja finansowa, merytoryczna tych poprawek jest dobra. Problem jest jeden. Problem dotyczy właśnie tego precedensu, o którym pan skarbnik mówił. Ja się z panem skarbnikiem nie zgadzam. Uważam, że to są uchwały Rady i Rada jest w tej sprawie suwerenem. Jeżeli ustawodawca założył święte prawo
prezydenta do tego, że tylko on może jako podmiot wnioskować na Radę o zmiany w budżecie, a Rada może jako jedyna de facto uchwalać ten budżet. Tak samo tutaj ustawodawca założył, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej to jest nic innego jak kompetencje Wysokiej Rady, więc nie ograniczajmy sobie suwerenności w stosunku do naszych własnych uchwał. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze, jeszcze pana radnego wezmę, dobrze? Może, panie skarbniku, może pana radnego w pierwszej kolejności, dobrze? A potem pan. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja tutaj się zgadzam co do zasadności, że przewodniczący dzielnic szukają oczywiście naszego poparcia, ale tutaj to, co powiedział pan skarbnik, za chwilę się okaże, że my jako radni miasta możemy sprawować właściwie funkcję jak gdyby zarządcę nad dzielnicą, czyli przyjmować to, co dzielnice przenoszą. My możemy rozwiązywać te problemy, a problem nie polegał na tym, czy my mamy prawo wnosić poprawki do uchwały Rady Miasta Krakowa, bo takie nam statut daje możliwości i tu nie ma problemu, tylko problem polega na tym, aby nie omijać pewnej legislatury, która została wypracowana w mieście, która została narzucana chociażby tylko po to, co zresztą pan skarbnik wykazał w tym przypadku, że pewne elementy w tej ścieżce się i tak nie zgadzają. I my, nie dopełniając pewnych formalności, znowu narażamy się sami na właściwie destruktywne działanie w stosunku do naszych uchwał. Ja jeszcze chciałbym zapytać pana Jaśkowca, bo pan powiedział, że pan ma uchwałę z dnia 2 lipca. To ja nie wiem, czy ona jeszcze jest prawomocna, bo o prawomocności, o ważności, o podjęciu przez Radę Dzielnicy uchwały decyduje tutaj organ nadzorczy i wysyła pismo, którym powiadamia Radę, czy jest zgodna, czy niezgodna. A z informacje w ciągu 7 dni, panie przewodniczący, trzeba złożyć uchwałę, ale to nie jest automatycznie, że ona jest dobrze i podjęta. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że po prostu nie pomijajmy tej legislatury, która została w urzędzie wypracowana i ona się sprawdzała latami. Tutaj przyspieszamy coś, co być może aż takiego przyspieszenia nie wymaga, a narazi nas na dodatkowe zarzuty w formie chociażby uchwały budżetowej, tak jak pan skarbnik powiedział, czy nieprawidłowości w samej uchwale w stosunku do WPF. Dziękuję. Pan skarbnik, bardzo proszę. To jeszcze pana skarbnika po drodze chciałem i pani Basara, dobrze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Otóż ustosunkowując się do tego, o czym mówił pan przewodniczący Jaśkowicz. Pan przewodniczący powiedział, że tak jednostki, użył nawet takiego słowa niezbyt dla mnie zrozumiałego na Komisji Budżetowej, nie potrafię go powtórzyć, proszę wybaczyć, ale takimi słowami się nie posługuję, nawet w stosunku do urzędasów. Natomiast chciałem powiedzieć tak, pan się mija z prawdą, pan się mija z prawdą. Otóż jedna z tych poprawek dotyczy zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ulicy Powstańców. Tak? Realizatorem jest ZIS. Lata 2012-2014. I proszę mi wierzyć, że ZIS został o tym poinformowany wczoraj, kiedy wpłynęła uchwała Rady Dzielnicy. Więc kiedy on miał zrobić to, co jest wymagane, a o czym pan tu pięknie słownie mówi, że zostały kosztorysy sprawdzone, to rozmowa z jednostkami. Jak ZIS miał od wczoraj dać opinię, aby uskutecznić całość tego zadania? Proszę mi powiedzieć jak i co ja mam podpisać, jeśli do biura skarbnika żaden z tych wniosków nie wpłynął. A państwo tworzycie zły precedens, wprowadzając takie inwestycje, właśnie wyręczając Radę Dzielnicy po to, aby ominąć procedurę przyjętą dla składania wniosków odnośnie zmian w WPF-ie i w budżecie miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Basara.
Szanowni Państwo, problem nie jest w tym, że są składane poprawki i robi się precedens. Problem się wziął zupełnie z czegoś innego, a mianowicie z tego, że czas, jaki potrzebny jest na od momentu podjęcia uchwały przez dzielnicę do faktycznych przesunięć środków, jest zawsze był długi i teraz jest długi. I to jest ten problem. Mnie się wydaje, że powinniśmy, nie wiem, czy na komisji, która się zajmuje dzielnicami, razem z panem skarbnikiem, może razem z dyrektorami jednostek, ten problem przedyskutować, jak tę sprawę usprawnić, bo proszę wziąć pod uwagę jedno, że jest lipiec i te środki nie zostaną w tym roku uruchomione. No bo to trwa od marca, tak jak było mówione, od marca niektóre zadania zostały zgłoszone, przesunięcie tych środków, jest lipiec. W lipcu, jeżeli jest jakieś zadanie definiowane, to ono już nie będzie wykonane. A więc ten proces, który efektem końcowym są zmiany w WPF-ie, trwa po prostu zbyt długo. I tutaj, jak się mówiło na temat tego, że wszystkie procedury w urzędzie są bardzo dobre i nic nie należy latami wypracowane, to proszę wziąć pod uwagę również to, że WPF od lat nie obowiązuje, że to jest jedno z takich wcześniejszych dokumentów, znaczy późniejszych dokumentów, które pewnie ich procedowanie trzeba jakoś usprawnić. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Jaśkowiec. Muszę odpowiedzieć jedno zdanie. Jeżeli moja poprawka nie zostanie przyjęta do wieloletniej prognozy finansowej w sprawie tego zadania Zarządu Infrastruktury Sportowej, to niestety to zadanie nie będzie mogło być realizowane, ponieważ nie będzie można podpisać umowę na realizację tego zadania, bo będzie na rok przyszły brakowała kwota 54 tysięcy złotych, ponieważ przetarg tak to zweryfikował i środki zarezerwowane przez dzielnicę były niższe o 54 tysiące złotych od wyniku przetargu. W związku z tym na tej poprawce, z tych wszystkich poprawek mi szczególnie zależy, aby ten teren rekreacyjny powstał. Problem proceduralny jest taki, że w przypadku, kiedy przetarg weryfikuje, bo czasem to się zdarza, prawda, wyżej pewną wartość realizacji inwestycji niż środki, jakie zostały na nią założone, nie można w sposób poprawny poprawić finansowania ze strony dzielnicy tego zadania, ponieważ brakuje na to czasu. Jedyną możliwością jest złożenie przez radnego miasta Krakowa stosownej poprawki, ponieważ przy tych procedurach, które są, Zarząd Infrastruktury Sportowej nie ma możliwości, też inna jednostka budżetowa nie ma możliwości podpisania umowy, a obieg środków jest zbyt długi, aby to zrobić. Więc ta poprawka jest szczególnie ważna dla mieszkańców i rady dzielnicy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan skarbnik, bardzo proszę, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Panie Przewodniczący Jaśkowiec, to, o czym Pan powiedział teraz na końcu, zmienia postać rzeczy, a mianowicie to nie procedury są złe, tylko to, co robiono w Radzie Dzielnicy było złe. Tak, i to przyznajmy się, a nie zwalajmy wszystkiego na procedury, które są jednoznaczne i ścieżka akceptacji jest jednoznaczna. Dlatego bardzo proszę, aby na przyszłość ważyć słowa, co jest złą procedurą, a co jest zaniedbaniem organu jednostki pomocniczej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, iż zakończyliśmy pierwsze czytanie, a w związku z złożonym wnioskiem o wprowadzenie w trybie nagłym do drugiego czytania ustalam dziś godzina 14.20 jako termin autopoprawek, 15.20 i dziś godzina 15.25 termin poprawek.